Serca Maryi, Centrum Chrześcijaństwa. 23 maj 2022. Dziękuję Ci, siostro Dulcissimo, że dałaś mi wczoraj znak. Święta Teresko, dziękuję Ci, że dałaś mi świętą Dulcissimę. Babciu, dziękuję Ci, że zawierzyłaś mnie świętej Teresce, zanim przyszłam na świat. Moi kochani rodzice, dziękuję Wam, że zawierzyliście mi świętej Faustyny, zanim przyszłam na świat. Święta Faustyno, dziękuję Ci za wszystkie łaski. Dzisiaj 23 maj 2022. Wczoraj 22 maja 2022 roku prosiłam świętego papieża Benedykta V o wsparcie. Został wybrany w Rzymie 22 maja 1964 roku. Został 32 papież święty. Urodził się w Rzymie 2 marca 1915 roku. Ale władcy świata, oto pierwszy skoronowany na cesarza 2 lutego 1962 roku w Rzymie razem z żoną świętą Adelaidą sprzeciwili się woli ludu rzymskiego. 23 czerwca 1964 roku w Bazylice na Latoranie skazali Benedykta V na wygnanie. Było to przeciwko woli Boga. I przybył do Hamburga, który bardzo różnił się od Rzymu, razem z biskupem, sekretarzem Ottona I. Żyli w tym czasie, żyła również święta Olga, którą wspomagał w ewangelizacji Otton I, cesarz. I z Hamburga byli wysyłani misjonarze do Kijowa. Papież Benedykt V, w klasztorze świętego Oskara, umacniany był listami świętego Angskara. Zmarł tam, w tym klasztorze, przy kościele Matki Bożej, którą fundował kościół, fundował Karol Wielki, cesarz. Zmarł tam 4 lipca 1965 roku. To były czasy wierności Bogu. 23 maja 1916 roku w Oświęcimiu otworzono kaplicę dla uciekinierów. Kapelanem został niezwykły kapłan, który nas widzi teraz, Dulcissimo, ksiądz Jan Świerc. Księży Janie, urodziłeś się 29 września, nie 29 kwietnia, w 1877 roku. Parafii świętej Barbary, skąd pochodziło również Twoi przyjaciele, kapłani święci. Dwa miesiące potem, 27 czerwca 1877 roku, ukazała się Matka Boska w Kyczwałdzie. Byłem świętym kapłanem w Oświęcimiu. Byłeś świętym kapłanem w Oświęcimiu, gdzie Matka Boska odebrała Żydom kościół Świętego Krzyża w klasztorze Dominikanów, który założono w 1282 roku.
przez to przyszli tam Salezjanie. Ale w dniu, kiedy Matka Boska się objawiła w Rzymie, był poświęcony kaplicę świętego Piusa IX, króla Polaków w Rzymie. Był tam obecny święty biskup Pelczak, którego chrzest przypadał na 20 stycznia 1842 roku. Urodził się 17 stycznia, kiedy Matka Boska cudownego medalika objawiła się w Rzymie Radis Pone. Potem władcy świata spalili Hamburg w maju 1842 roku. A ty, Janie Świec, jako kapłan z 12 salezjanami, zostałeś aresztowany. Byłeś proboszczem parafii, do której należał słynny święty. Mówi się polski święty, Karol Wojtyła. 12 salezjanów zostało aresztowanych i skierowanych do Montelupi, żeby ich torturować i żeby ich wywieźć. 26 czerwca aresztowano 22 kapucynów w kościele Przemienienia Pańskiego Fundacji Sobieskiego w Warszawie. I kiedy mordowano tysiące ludzi, setki księży, wywieziono was z 12 skutych Żydami do Oświęcimia, żeby się zaszlachtować w potworny sposób świętą Matki Boskiej w Wieczwałdzie, Jana Świerca i trzech salezjanów. Jednej z nich odprowadzał, był kapłanem, który był na pogrzebie Karola Wojtyły, ojca Karola Wojtyły. I potem był w Oświęcimiu 23 czerwca w 1962 roku. Pojawił się tam słynny, przygotowywany do swojej roli Karol Wojtyła. A 33 lata potem, 23 maja 1949 roku, zlikwidowano Niemcy. Dano ich pod okupację żydowską. Ojczyzna wnuków Sobieskiego, Bawaria, gdzie to wszystko zaczęli. Regentką Bawarii była przecież Teresa Kunegunda Sobieska, urodzona na Wawelu 4 marca i koronowana w łonie matki 2 lutego w 1676 roku. Jezu, ufam Tobie. 23 maja w 1945 roku zlikwidowano planowo rudot naszego Henryka Himmlera. Henryk Himmler, zrobiono od niego odpowiedzialnym za wszystko. Okryto wszystkie dokumenty na 100 lat. Więc kto rządzi światem? Diabeł rządzi światem. Ale Ty, wszyscy święci, przychodzą nam z pomocą. Dziękuję Ci, siostro Dulcissima. I dziękuję Ci, papieżu Benedykcie V, za współpracę, za pomoc. Tak jak Matka Boska nadziei, Jezu, ufam Tobie.